Alan Kwieciński i Dominik Zadora. Siema Domin. Alanik w formie czy nie? Dzisiaj tak średnio. Odpowiedzmy sobie na pytania, tak lub nie. Mam większe umiejętności od Alana Kwiecińskiego. Tak. Jestem bardziej inteligentny od Alana. Tak. Mam mocniejszą psychikę od Alana. Tak. Żywię więcej negatywnych emocji niż pozytywnych w nie. kierunku Alana. Łzy Alana na wywiadzie nie były szczere. Nie. Alan ma wybujałe ego. Nie. Mam dużo asów w rękawie na Alana, które mogłyby go zniszczyć. Tak. Nikt w Federacji Fame nie ma ze mną szans w K1. Tak. Freak fighty są znacznie bardziej ciekawe niż sportowe walki. Nie. Teraz Alan. Mam większe umiejętności od Dominika. Nie. Jestem bardziej inteligentny od Dominika. Tak. Ile to jest 3 razy 3 plus 2? No 3 razy 3, no mnożenie. Mnożenie jest pierwsze, tak? Nie. Ja tutaj. Nie, mnie nie pytali. Kurwa. Ja pierdolę. 3 plus 3 razy 2, no to 3. Ja nie wiem, kurwa. Mam mocniejszą psychikę od Dominika. Chyba nie. Żywię więcej negatywnych emocji niż pozytywnych w kierunku Dominika. Ciężko mi to powiedzieć teraz. Dominik był moim najlepszym trenerem, jeśli chodzi o przygotowanie do walki. Nie. Dominik chciał tej walki bardziej niż ja. Tak. Dominik ma wybujałe ego. Tak. Dominik to pozer. Chyba nie wiem. Nie odpowiadam na to. Również mam dużo asów w rękawie na Dominika, które mogłyby go zniszczyć. Tak. Dominik określił twoje wzruszenie podczas wywiadu jako aktorzenie, no i płacz pod publiczkę. Jak skomentujesz te słowa? Nie, po prostu każdy ma jakieś tam emocje. Jak jedni mogą się z tego śmiać, inni mogą, kurwa, to wiesz, powiedzieć, że rzeczywiście to było naprawdę, ale ja nie mam czego udawać. Większość ludzi wie, jaki ja jestem, że jestem, że mogę być z zewnątrz taki twardszy, a jeśli chodzi o wnętrze, to można by mnie ukłuć w taki, kurde, bardziej czuły punkt i no i po prostu się... Tak wyszło po prostu, że mi się ta łza zakręciła. To nie to, że się popłakałem czy coś, tylko mi po prostu mi się zakręciła łza. Trochę też to za bardzo wysoko poszło, że ja się popłakałem, bo absolutnie. Mi się po prostu się zakręciła łza odnośnie to, bo mi się tak, kurde, wiesz, cofając się wstecz, po prostu mi się tam wszystko przypominało, nie? I bo dużo się przeżyli i po prostu mi się łza zakręciła. To nie jest tak, że ja się popłakałem czy coś. Tylko każdy ma jakieś tam uczucia i tak dalej, więc byle jakiegoś innego zawodnika weźmie się uderzy w jego czuły punkt, no to wiadomo, że jakiś tam... się po prostu stanie się ta łza zakręcić, tak? Mi się ta łza zakręciła, Mi się po prostu zakręciła łza. Stanie się ta łza zakręcić, tak? Dominik, czemu uważasz, że łzy Alana nie były szczere? Wiesz co, no to są generalnie takie mieszane uczucia, no bo z jednej strony w ogóle on twierdzi, że ja chciałem bardzo tej walki, nie, ja nigdy nie dążyłem do tej walki, po prostu padła propozycja od Fame'u, po prostu się na nią zgodziłem, Alan też się na nią zgodził. Było mówione w wywiadzie, że nie chcę tej walki, że ta walka jest niepotrzebna i tak dalej, po czym były te łzy, więc to takie było, no nie wiem, czy to było do końca szczere, nie? Tym bardziej, że była taka sytuacja właśnie, że ja gdzieś tam Alan po prostu potrafił mnie skłamać prosto w oczy i no i kurde, no i ciężko mi teraz to określić. Mówię, no dzisiaj ja na przykład mam dzisiaj takie podobne emocje, że no zobaczyłem Alana, gdzieś tam widzieliśmy się na trailerach i po prostu też gdzieś tam przez oczy przelatują te dobre momenty, bo nie ukrywam, że mieliśmy no zajebiste momenty generalnie. Był moim zajebistym ziomkiem i tak dalej. Gdzieś się to po prostu rozjechało przez tą jedyną sytuację. Możecie przybliżyć widzom sytuację, o co poszło? Przygotowywałem wtedy Alana do walki z Denisem Załęckim, gdzie byliśmy po dwóch walkach z Pająkiem i naprawdę dało zajebiste walki, nie? Większość ludzi twierdziło, że po moich przygotowaniach z Pająkiem, tą pierwszą walkę, co wygrał ten pas, że dał jedną z najlepszych swoich walk w swojej karierze, nie? No drugą też mógł wygrać spokojnie, tylko po prostu się podpalił, wsadził głowę i go tam Pająk poddał. No i kurde, no i mówiłem mu, że to Alan, to jest twoja odskocznia, możemy zrobić zajebisty show z tego, mówię, zajebiście możesz się przygotować, bo Alan niewątpliwie jest, kurwa, dobrym zawodnikiem, ma ten gdzieś tam talent sportowy, dobrze się bije, tylko trzeba to po prostu podkręcać. I mówiłem mu, słuchaj, nie imprezujemy i tak dalej, nie? Jak wygramy walkę, pójdziemy sobie razem na imprezę i tak dalej, i tak dalej. Okej, przybył tam piątek, powiedziałem, jak zaimprezujesz, to koniec, nie? Wiadomo, ja tam gdzieś tam w przeszłości też były jakieś tam sytuacje, dlatego wolałem wyprzedzić fakty, bo zależało mi na tym, żeby on tą walkę po prostu wygrał, nie? Ale też nie może być tak, że zależy mi bardziej na tym niż zawodnikowi. No i co? No i w piątek zrobił zajebistą tarczę, zajebiście na niej wyglądał. Po weekendzie przyjechał, bo grał gdzieś tam DJ-owo w Rzeszowie, no i przyjechał, kurwa, po prostu było widać, że jest po melanżu. Teraz zrobił trening z moim podopiecznym, który miał tam 40 parę lat, po prostu i wypstrykał go jak chciał. I mówię mu, Alan, słuchaj, no,
co, no imprezowałeś? No nie, nie imprezowałem. Ja mówię, powiedz mi to prosto w oczy. Nie, no nie imprezowałem. No ja mówię, no słuchaj, Alan, no to skoro idziesz w tym kierunku, no to w takim razie idź, zrób badania i zobaczymy, czy imprezowałeś, czy nie, nie? No, no i co, no i Alan, i powiedziałem, żeby wyszedł z sali, i Alan poszedł obrażony i się nie odzywał. No później do niego zadzwoniłem, zapytałem się, co z tymi badaniami, to mi powiedział, że nie ma teraz forsy, albo tamto, bo się tam powiedział, słuchaj, to ja ci zapłacę za te badania, nie ma problemu, i się zrób. Jeżeli wyjdzie, że jesteś negatywny, to nie będziesz musiał mi oddawać forsy, nie? I to generalnie na tym się skończyło. No i później wychodził do walki z Denisem Załęckim, zabrał sobie trzech kolegów. I ja widziałem dopiero wtedy, że no wiesz, że podjął konkretnie decyzję. No sam się ode mnie odwrócił tak naprawdę, bo ja, jak mam być szczery, Alan, to ja czekałem na twój telefon. Ja zrobiłem, Dominik, te badania, wysłałem ci, tylko ty powiedziałeś, że chcesz jeszcze, że mi nie wierzysz, że chcesz w wyniki z krwi. Jeżeli ty podopiecznemu swojego nie wierzysz na wyniki moczu, które są, kurde, wiarygodne, no to sorry, no to chyba nie mamy dalej o czym gadać. A ty powiedziałeś, ja rzeczywiście wtedy może Alan, byłem pod kreską, i tak dalej. Nie miałem pieniędzy, dopiero po fakcie powiedziałeś mi, dobra, to idź ten, dobra, to idź, zrób badania z krwi. Ale ja zrobiłem te moczu, ja już byłem wtedy negatywnie nastawiony, bo jak mogłeś, kurwa, po takim czasie i tak dalej, bo żeśmy dużo razy imprezowali, tak. i potrafiłeś mi powiedzieć, dobra, przyjdź na salę, potrafiłeś mi, kurwa, w pierdol spuścić, ale jednak dalej żeśmy trenowali. A tu powiedziałeś, kurwa, dobra, wypierdalaj z sali. Bo mi zależało, no to widzisz, na tym, no to, żebyś tą walkę wygrał. No to dobra, to mogłeś inaczej to, kurwa, ale rozwiązać. Ale mogłeś inaczej. Mógł ci ktokolwiek inny, kurwa, nasikać, rozumiesz, no to nie jest wiarygodne. Ale jak, kurwa, mógł mi tak, kurwa, jak Alan, ja widziałem... przy tym, ale to widzisz, no to... Ale no ja też wiem, nie, kurwa, nie jak człowiek wygląda, kurwa, zmelanżowany mi kiedyś wyglądałeś, nie, rozumiesz? Ale powiedz mi, jak ja, kurwa, mogłem, wstałem po graniu, położyłem się spać i zobacz z Rzeszowa, ile jest, kurwa, kilometrów do Wrocławia. Ale ty miałeś trening w poniedziałek, a grałeś w sobotę. No, no, cały to, dzień. No to cały dzień ja, kurwa, jechałem. Ja naprawdę... Cały dzień z Rzeszowa, no, jedziesz 5 godzin, a nie, kurwa, z Chorwacji 24 godziny. Ja byłem po prostu, miałem, kurwa, trasy meczu, ja co piątek, sobota, kurde, grałem. Alan, nieraz żeśmy trenowali, jak byłeś po trasie. Nieraz byłeś po koncertach. Byłem jakieś, kurwa, byłem jakieś bliskie, miałem wyjazd. Ale nieważne, kurde, też byłeś całą... Kurwa, połowę Polski, kurwa, przemieszczyłem. Też byłeś całą noc, zrobiliśmy lżejszy trening i tak dalej, i tak dalej. Wystarczyło zrobić tą pierdoloną krew. Czemu jej nie zrobiłeś? Tylko zawinęłeś się na pięcie i olałeś temat. Po trzech to znaczy, dniach. Że ci po prostu nie zależało na tym. A mi nie może zależeć bardziej na tym, żebyś te walki wygrywał. Nie to, że mi nie zależało, bo mi zależało, bo zrobiłem od razu, poszedłem, kurwa, z krwi, tylko z moczu zrobiłem od razu badania. Ty myślisz, że mnie też to nie bolało, że pojechałeś w pizdu z kimś innym na walkę? Myślisz, że nie bolało mnie to? Stary, dla ciebie bym, kurwa, zrobił wszystko. Nawet bym sobie nogę obciąć od razu, od ostatnią dziurową skarpetkę bym ci oddał. Doskonale o tym wiesz. Wystarczyło zrobić ten jeden ruch. Ja zrobiłem, kurwa... Właśnie zrobiłeś jeden ruch za mało, bo badania z krwi to nie jest wystarczająco. Albo wystarczyło powiedzieć po prostu, dobra, zadzior, było chwilę, albo tam poniosło mnie cokolwiek. Nie, robimy mocny trening, wypacamy, zapominamy o temacie. No to tak mogłeś właśnie postąpić jako trener. No właśnie jako nie, też, bo to było tego jako za trener, dużo. Jako trener powiedział mi, kurwa, dobra, to chodź w takim razie, balowa, i to chodź w takim razie, idziemy. Ale ty, stary, się obraziłeś. A ty się obraziłeś na mnie, rozumiesz to? On nie dość, że, kurwa, porobiłeś lekkie sparingi z Piotkiem, byłeś wkurwiony, że Piotek ci wjebał, na koniec ja na ciebie siolem i poszedłeś do szatni jak mała dziewczynka obrażony, kurwa. I wyszedłeś z sali. No nie. Prosić cię na kolanach, że... To nie chodzi o prosić. Albo na przykład opadły emocje na drugi dzień. Czemu żeś, kurwa, nie zadzwonił? Odzywałeś się w ogóle przez cały czas do mnie. Wystarczyło zadzwonić, jeden telefon wykonać. No tak naprawdę to była inna geneza, kurwa, dlaczego zrezygnowałeś ze mnie. Jaka? To ja zostawię sobie na poniedziałek. Dobrze. Czyli rozumiem, że to nie jest jedyny powód. No nie, to jest jeden z powodów, który Dominik mnie zostawił. Czy możesz przybliżyć sytuację, którą masz w głowie, która mogłaby być właśnie tym drugim powodem? Nie kojarzę nic takiego, bo na mnie sobie nie przypominam. Dlaczego? Ja uważam, że to jest jeden powód i chyba wiem o tym najlepiej, jeżeli o to chodzi w ogóle, nie? Bo uważam, że nie ma drugiego dna, nie ma drugiego powodu, nie wiem, co kto mu coś może powiedział, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Przysięgam ci na moją córkę, że drugiego powodu nigdy nie było. I nie będzie. A jakie emocje w ogóle ci towarzyszą z tym, że... Mi się nawet tutaj dziwnie siedzi, wiesz, nawet mi się, kurwa, dziwnie siedzi naprzeciwko niemu, bo to nawet, no mówię, teraz mi się, kurwa, chce, wiesz, i zaraz pewnie powie, że też to jest udawane. Nie, ale to... ciężko mi się tutaj nawet siedzi, wiesz. W sensie jakby chcesz... Nie, okej. No wiesz, chodzi o to, że ja wiem, co teraz widać, że są te emocje, bo ciężko to też po kamerze, po wywiadzie i tak dalej, są różne sytuacje gdzieś tam między nami, ale mówię, no są te emocje, bo tak naprawdę jakbyśmy wzięli całokształt naszej znajomości, to kurde, nie było jakichś nigdy negatywnych rzeczy między nami, nie? Zawsze były te pozytywne, a jak był jakiś grzyd, to byśmy to zakupowali od razu, nie? I mam nadzieję, że dojdzie do tej walki, że po prostu zrobimy to sportowo, na koniec zbijemy sobie piątkę i tyle, no i każdy pójdzie w swoją stronę. Nie boisz się tego, że jednak niezależnie jaką strategię obierzesz, to Dominik zna cię na tyle dobrze, że... K1 nie miałbym pewnie z nim szans, ale tu jest MMA. Tu jest MMA, więc tu jest to już inne troszkę reguły. Na linii mamy jakąś osobę. Halo, halo. Mam na imię Weneta. Jestem ze Świętochłowic. To jest województwo śląskie.
No to ja wiem, to ty żeś jest po prostu ze Śląska, nie? Ja, jestem ze Śląska. To godej mi dziołcha, o co ci łazi, żebyś tam zadzwoniła. O co mi łazi? Ja. Nie podoba mi się to, jak Dominik... Wiecie, to ty by tak udała na ten nazwą? Możesz go dać, ona najwyżej przetłumacza, jak Dumin okay. Nie ogarnia, ale... Nie podoba mi się to, że był najpierw Dominik... Ja ogólnie jestem teraz z onkologii przyjechała. To godej działa, co ci się nie podoba w tym dobra. Dominiku, nie? Okej, okay. To mi się nie podoba w tym Dominiku. No, że przyjął walka pod względem... Ze swoim podłym podopiecznym. Ja. A drugie mam pytanie do ciebie, bo kiedy będzie miał walka z tym, z Marcinem Najmanem? Jest ale dobry trolik, gdzie walka z Marcinem Najmanem nie odbędzie się, raczej nigdy medialnie, nie powiem nigdy. Może kiedyś wydarzy się coś takiego, że będę pod kreską i może takie coś będzie mnie mogło uwolnić finansowo albo uratować. Może coś się wydarzy takiego, że fajnie będzie na przykład to zrobić, ale wątpię w to. Mamy na linii Michała Pasternaka. Na samym początku pytanko, jak się czujesz? Właśnie jestem na pszczołach, wiesz? Na pszczołach? Tak, ja wchodzę, leczę się, jadę pszczeli. Apitoksykoterapia się to nazywa. O, w tej chwili trwa panel Alana Kwiecińskiego i Dominika Zadory. Mocny panel. Mocny panel, ale ty też idealnie... A płacze idealnie... już ktoś, czy jeszcze nie? Była mowa na temat rozwoju emocji u Alana, ale... A wylały się one? Znaczy, wydaje mi się, że się wylały, ale nie poprzez łzy. Chciałbym cię zapytać o japońskiego drwala. Co sądzisz o Dominiku? Ale to nie jest japoński drwal, tylko japoński dzban dla mnie. Co? No nie, nic dobrego na pewno o nim nie sądzę. To jest proste i logiczne. Pszczoła za mocą głowę ugryzła. Jak również ono o mnie. Nie, mnie nie, za mocno nie ugryzła pszczoła, to ciebie coś mogło w banie za mocno ugryźć. Sparuj w kasku, bo widzę, że masz głowę za mocno obitą. To ty się k***wa jąkasz, a nie ja. Mówię głośno i wyraźnie, tylko uszy się myje, a nie wietrzy. Dobra, japoński dzbanier. To coś jeszcze, bo czy ja mam gadać po prostu z tym idiotą? Czemu wy tak ofensywnie do siebie pałacie jakby brakiem sympatii? Znaczy pewnie każdy z nas będzie miał inną historię. Moja historia jest taka, że po prostu japoński dzban kiedyś się do mnie przyczepił i od tej pory mamy jakąś tam wymianę uprzejmości i tyle, no. Nie przyczepiłem się do ciebie, tylko napisałem w komentarzu na początku, zażartowałem, że tak jak kurwa w różnych grach... Nie pisałeś do Bilu, że żartowałeś, tylko napisałeś coś i później to, ja że ci dałem, ty nie zrozumiałeś dałem tego ripostę, żartu, to że jak chcesz, to możemy to załatwić. Jesteś pół debilem, kurwa, nie rozumiesz żartu. To jesteś ty. Pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że kurwa wszyscy się bronicie w tej kurwa swojej akademii i wszystko jest cacy, kurwa. Ale po co poruszać? Ja stanąłem do obrony swojego menadżera. Dobra, zamknij się teraz, kurwa, ja mówię, daj mi powiedzieć. Ale jak ja ty się możesz zamknąć, bo się spierdoliłeś, bo przegrałeś walkę, nie będziesz mówił, kiedy ja mogę mówić, a kiedy nie, japoński panie. Przegrałeś walkę, kurwa, z Sudolskim, kurwa, bo się z nim, kurwa, przytulałeś, zamiast się z nim, kurwa, bić i, kurwa, piszesz i płaczesz tam, kurwa, w komentarzach. Twój trener się, kurwa, nie potrafi zachować. Ja napisałem, kurwa, komentarz. Ale ja nigdy nie płakałem. I później napisałeś, kurwa, że ty się będziesz bił z Arturem, prawie 50-letnim typem, kurwa, który ma siłą nogę. To już jest pierdolony idioto, twoje rozumowanie czegokolwiek. Ja nigdy nie mówiłem, że ja nie płakałem o żadną walkę. Jedyną osobą, która płacze, to jesteś ty. Dostałeś kiedyś na łeb, udawałeś, że coś ci się tam stało, bo ci ktoś podrapał oko i kreujesz się na wielkiego zawodnika. Nie wiem, czy widziałeś tą walkę. To ale ja nie muszę patrzeć, ja wiem, jak było. Że dostałem paznokciem w powiekę i 2 milimetry niżej stać się kurwa. Tak, no. Więc jak tego nie wiedziałeś, to zamknij p***e, się nie odzywaj. Ile to masz ty, dwojpana, zamknij tą jebaną szmatę. No to słuchaj, ty dwojpana. Ty to możesz sobie tak mówić, kurwa, do kolegi, a nie do mnie. To uważaj, co ty do mnie, kurwa, mówisz. Albo, kurwa, uważamy we dwoje, albo jedziemy we dwoje ze sobą do spodu. Sam podaj mi decyzję. Ale słuchaj, to ty się do mnie przypierdoliłeś, nie ja do ciebie. Ja się nie przypierdoliłem, to sobie możesz mówić do kogoś innego, powiedziałem. Tak jak ty bronisz swoich kolegów, kurwa, z klubu i swojego ale trenera. Ale po co ty, kurwa, mieszasz kogoś w tą całą sprawę? Mówisz o swoim menadżerze i tak dalej.
Ja nie mieszam do tego nikogo. Jak chcesz, to ja też mogę zacząć mówić o twoim menadżerze. Po co ty mieszasz akademię, mieszasz trenera? Bo podaję jak ci mamy przykład, sprawę, że napisałem na w obronie swojego menadżera. Tak jak ty bronisz swoich trenerów, swoich kolegów. Kiedy ja broniłem swojego trenera? Ale ty do jedna nie z tej kurwa pierdolonej rury. Tylko jak ja mówię, to daj mi dokończyć. Dobrze, mów, no. W stosunku do twojego menadżera, to miałem jakieś powody do tego, żeby napisać lub coś powiedzieć. Więc zacznijmy od tego. Kiedy ja broniłem postać trenera? Weź mi podaj jakiś przykład. Podaj mi jakiś przykład. Podaj mi jakiś przykład. Kurwa, no teraz ja będę szukał twoich wywiadów i oglądał, w którym to wywiadzie. No to jak i o to nie wiesz, to po co mówisz? No, mówisz, że co trochę. Tygodniowo po 5 wywiadów. To będzie, że ja każdy oglądam, nie mam co robić, kurwa, tylko ci oglądać. No ale to weź, podaj jeden przykład. No skoro mówisz, że to jest tak częste, to podaj jeden przykład. Ale za każdym razem jest, kurwa, wiesz, stajesz. To jest normalna rzecz, kurwa, to jest normalne. Ale za każdym razem podaj jeden przykład. Trenujesz w jakimś klubie, ktoś, kurwa, gada coś na twojego trenera, bronisz go. Ktoś, kurwa, gada na twojego kolegę z klubowego, bronisz go. To jest, kurwa, normalna kolej rzeczy. Tak samo było w tym przypadku. Spierdoliłeś się do Artura, że weźmiesz z nim walkę, że to, że tamto. Ja wtedy napisałem w formie żartu, że najpierw musisz przejść mniejszych, żeby dostać nie, walkę z boksem, kurwa. I to jest komentarza. A ty to, kurwa, oczywiście odebrałeś inaczej, kurwa. No to chłopie. Ale słuchaj. I później powiedziałem, że ja ci, kurwa, słuchaj, bo jak już chcesz rozmawiać, to w porządku. Ja twój menadżer zaczął ubliżać mojej osobie w mediach społecznościowych. Dlatego ja nie pozostałem mu dłużny. Co ty myślałeś, że twój menadżer będzie mnie obrażał, a ja będę chował głowę w piasek? Nigdzie cię nie obraził. Nigdzie. No to jest twoja kwestia, że nigdzie mnie nie obraził. Ja wiem, że mnie obraził. To w jaki sposób cię, kurwa, obraził? Po tej walce napisał, że coś takiego jak ja to powinno nie być promowane w MMA i tak dalej. Jeśli dla ciebie to nie jest obraz, to w porządku. No. Ostatnio w Emoli również nie obraził, pisząc, że jest kipką. No wiem. No to widzisz, no to jak sam widzisz, często mu wychodzi to, że kogoś obraża. No ale ty też go obrażasz, kurwa, ty myślisz, że ty... Słuchajcie, wy to działa. No, ale słuchaj, strony. Ja go obraziłem, ty, kurwa, bo miałem, co, jechać, miałem tak, do tego powody. Po wszystkim, ja kurwa, miałem do tego powody, obrażać, dlatego go obraziłem. I tak dalej, ale kurwa, po was nie można. Jesteście, kurwa, nie wiem, w bańce mydlanej i nikt, kurwa, z wami nie może ruszyć? Znaczy, a co ty, kurwa, jesteś jakiś nietykany razem z twoim trenerem? Kurwa, zachowujcie się normalnie, ale stary. Po co ty znowu mieszasz postać mojego trenera? Bo wiecie, wy we dwóch, kurwa, zawsze kogoś ciupiecie, ale później jak was ktoś, kurwa, ciupie, to płacze, ale to ciupiecie, to, kogo ciupiemy? Wy jesteście zjebani, kurwa, i w ogóle, ale słuchaj, japoński dzbani, nie żyjesz mordy, pierdolę, to zacznijmy od tego i cały czas mówisz o moim trenerze. Mówię o was ogólnie. Na początku wciągasz do tej całej sytuacji niepotrzebnie inne osoby. Swojego menadżera, mojego trenera, bo tego się zaczęło. Kolegów z mojego klubu. Bo tego klubu. Się zaczęło. Zaczęło się, kurwa, od mojego menadżera. Że stanąłem nie, jego, zaczęło kurwa, się od tego, dlatego że... Dlatego, kurwa, mieszam w to. Ja pierdolę, czy to nie rozumiesz? Ty, ja mogę coś powiedzieć, czy nie? Zaczęło, kurwa, się od tego, mówisz. To ty, no, cały czas mnie przekrykujesz. Zobacz, kurwa, jak się zachowujesz. Niby mamy, kurwa, rozmawiać, nie obrażeń, to tamto i, kurwa, drzwi, banie. Ale przecież ty pierwszy zacząłeś. Ale, kurwa, jak ja do ciebie powiem, kurwa, za mnie pierdolę. Ale to się nie da mówić. Ja nie mogę nic powiedzieć. Ja nie mogę nic powiedzieć. Dobra. Zaczęło się od tego, że twój menadżer mnie obraził. I od tego wynikła cała sytuacja. No to masz odpowiedzieć sobie na pytanie. Jesteś zatora upośledzony? Dlaczego mieszam menadżera? Bo się od tego zaczęło, no ja pierdolę. Czego nie rozumiesz? Nie rozumiem tego, że cię cały czas mordę. Zaczęło się od tego, że menadżer coś tam... No to, kurwa, sam sobie odpowiadasz na swoje pytania. Nie, no ty jesteś debilem, no naprawdę. No nie, no właśnie ty pokazujesz, że jesteś idiotą. Nie, no idiotą jesteś ty. Jakbym nazwał cię debilem, to bym debil obraził. No debil to jesteś ty, to już ci powiedziałem. Znasz tylko jedno słowo, debil, kurwa. No ale bo innego określenia na ciebie nie ma, idioto, bo innego określenia nie ma co szukać, bo ty jesteś pełnym debilem. Zaraz, kurwa, bo nawet na nogi się zaczyna, bo na głowę za późno już. Powiedziałeś sam przed chwilą, że zaczęło się od mojego menadżera. Czyli tak jakby potwierdziłeś to, co ja powiedziałem, kurwa. No ja... Poobraził mnie w mediach i ja miałem prawo do tego, żeby się obronić i wyrazić na temat jego osoby, proste i logiczne. Nie wyraziłeś się na temat jego osoby, tylko napisałeś, że możesz zrobić, że chętnie zrobisz z nim walkę. Z gościem, który na początku mu, na początku mu zwróciłem uwagę, na początku mu zwróciłem uwagę, że nie powinien tak pisać, bo za pierwszym razem przyszedł i podał mi rękę, a później pisze takie rzeczy, więc usunął komentarz. I od tego się to zaczęło. Hała bała. Habibab. A ty co sądzisz o tej weź sobie, Kwiecińska, po co ty się odzywasz?
Ja, czy ja coś do ciebie mówię, kurwa, tam kurwa to łysą glace, kurwa. I wszystko. Mordę, kurwa. Dajcie sobie buziaka na jedynie. To dziękuję, sobie szeligą, kurwa, buziaka daj, kurwa. Czyli piątkę sobie strzeligą, tam i tyle, ty. Najpierw, kurwa, najpierw się wy... Tak samo było, się przybrał, kurwa, bo powiedziałem, że tam trenuje banda frajerów i chuj. I kurwa, że mówili, że to personalnie. A największym frajerem to jesteś ty, Kwieciński. Tak, dobra, buję, kurwa, wora. No może powiedz, jak w podstawówce chodziłeś i donosiłeś na wszystkich. Tak, no. No tak. A co chodziłeś do klasy, że wiesz? Byłeś szkolnym skarżypytą. Chodziłeś do klasy? Kapiszonie? Tak, chodziłem. Ja bym bardzo prosił, żeby mimo wszystko następne. Na programie nie mówić o F-wordach. Nie mówić dobra, o... Ale, no, bo ale z tego co pamiętam, to Kwiecińska pierwsza zaczęła. Bo dzięki temu może trafił do EBW i tak dalej. No, dzięki, ale kurwa... o tym nie mówimy. Nie używamy tego typu słów. Dobrze, dziękujemy ci, wampirze. Ja również dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że japoński dzban i Kwiecińska się pogodzą i znowu będą razem. Wyjdą ze studia za rączkę. No. To tak, jak ty z Szeligą na trening wchodzisz, nie? Za rączkę teraz. No, słuchaj, to, że ty z nim chodziłeś za rączkę, to nie znaczy, ja że ja... Ja nie chodziłem za rączkę, to był mój kolega tylko z managementu. A to skąd wiesz, że ja z nim chodzę? A ty teraz z nim dzielisz jedną szatnię, a wcześniej kurwa go wyzywałeś, kurwa, przyklejałeś i dawałeś mu te pracę szatniarza, kurwa. Ja no i cały czas pokryto, ma to, kurwa. Ale słuchaj, ty będziesz zapierdalał w kiblu. Dobrze. Wspomniałeś w telefonie z wampirem o Piotrku Szelidze. Zabrzmiało to tak, jakbyś nie darzył sympatią Piotra. Wiesz co, ja Piotrkowi napisałem, znaczy nagrałem mu swoją wiadomość na prywatnie wiadomości. Powiedziałem mu, co o tym wszystkim sądzę. Powiedziałem też to również jego kobiecie, która do mnie zadzwoniła, bo z Rafałem żyłem bardzo blisko. Rafał był moim kolegą też z kadry, bo razem byliśmy w Tajlandii na Mistrzostwach Świata. Trenowaliśmy. Dla widzów chcę tylko powiedzieć, że chodzi o Rafała Antończaka. Ale Rafała Antończaka, dokładnie. Powiedziałem, że nie spodobało mi się parę tam rzeczy, które się zachował. I na dzień dobry powiedziałem mu, że no byliśmy, nie, może ciężko nazwać to kolegami, bo byliśmy tylko znajomymi z managementu, czyli z Artox Fight Sport. Tyle, a czy ja go darzę sympatią, no za to, co zrobił, to po prostu jest to nieetyczne dla mnie. Ja mu i po prostu, no, kurde, nie robi się takich rzeczy, nie? I po prostu powiedziałem, że nie chcę mieć z tym typem po prostu nic wspólnego, a Pasternak po prostu, no kurde, najpierw nakleja jego, te minki na szafkę, obrażają go od sprzątaczek, że jest woźnym, że pilnuje szatni, a później razem chodzą na treningi i razem trenują. No to kurde, no, bo trener tak powiedział, ale że mogli się postawić, powiedział, że ja nie będę z nim trenował i koniec, niech trzyma jedną stronę, a nie. Tak samo jak się do kogoś nazywa, nie będę tego słowa używał, tylko ty doskonale będziecie wiedzieli, o które słowo mi chodzi, no to jest takie zero-jedynkowe. Jak już raz tak do mnie powiedziałeś, to już nie ma odwrotu, nie? Nie można sobie później ręki podawać, nie? I tutaj tak samo było. Alan, nieco wyższy, formuła MMA. Zrobiłem lekcję. Jutro o 18:00 start pay-per-view. Dziękuję wam, panowie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o... Wiesz, jaki strach ma oczy, ziom, nie możesz mówić strach. Nie skulczy old school, to nie...